Hej, cześć, siemanko, jestem Blind Ghost i witam was w kolejnym odcinku z Trollwika. I jak widzicie po tytule znajdujemy się aktualnie na PTS-ie, na którym dzisiaj został wrzucony nowy patch związany z sezonem trzecim Boomer Royala. No i cóż, moja opinia na temat Boomer Royala jest taka, że aktualnie Boomer Royal jest no martwy, nie? Po prostu jest martwy, nikt na nim nie gra, nikt z niego nie korzysta, nikt, no po prostu nikt nie chce w Boomer Royala grać, przynajmniej na live nikt nie chce teraz grać. Jeśli chcecie na przykład sobie wyfarmić jakieś mounty, jakieś smoki z Boomer Royala, aktualnie nie da się tego wyfarmić. Po prostu jest taka mała ilość graczy, że po prostu się tego nie da zrobić. Ewentualnie można używać jakichś altów i wtedy to jakoś sobie wyfarmić, ale żeby grać normalnie z innymi graczami, to jest to praktycznie lub też nawet po prostu niemożliwe, żeby to zrobić. Więc wydaje mi się, że dalsze jakby tutaj bawienie się w Boomer Royale, nie wiem, czy jest sens. I przez to też, że Boomer Royale zablokował wszystkie rzeczy, czyli nie da się ich jakby tradeować aktualnie. I nie ma też żadnego właśnie expa z Boomer Royala. Więc jeszcze mniej osób chce po prostu tam grać, no bo ani się tam nie da jakby levelować klasy, ani nie da się też z tego zarobić nic, bo nie da się sprzedawać żadnych przedmiotów, które się tam wyfarmi. Więc robi się to tylko raz, żeby dla siebie po prostu coś jakby zdobyć i w sumie potem się już o tym zapomina, nie? Więc aktualnie nikt nie gra Boomer Royala, bo większość osób po prostu wszystkie rzeczy z Boomer Royala ma lub je po prostu kupiła wcześniej, więc nawet nowi gracze za bardzo też się nie interesują Boomer Royalem, no bo jest za mało osób, nie? Żeby wystartować ten mecz. No a oni teraz właśnie tutaj próbują zrobić sezon trzeci. Ja tutaj mam też małą ściągaweczkę na przeglądarce ze wszystkimi, czyli tutaj właśnie ze wszystkim, co zostało zmienione i co zostanie dodane. Więc cóż, możemy sobie przejść na przykład na hub, bo tam jest właśnie ten bench z tymi wszystkimi nowymi rzeczami. Więc jeśli sobie tutaj przejdziemy do tutaj właśnie do tego miejsca, gdzie jest Boomer Royale, na dole mamy właśnie tutaj wszystkie te nowinki. Oczywiście mamy portal, możemy też użyć skróty, czyli Ctrl B, i tutaj mamy właśnie też tą misję, mamy crafting i mamy ten Battle Broker, który tutaj sprzedaje nam te rzeczy, też tutaj jakieś mounty i skrzydła. Najbardziej interesuje nas Quest i Boomer Bench, czy tam Bomber Bench, bo tutaj właśnie mamy Blast Coin Reward, czyli nowe coinsy. Oczywiście nie musicie się martwić, bo stare coinsy możemy przerobić właśnie na burnt coinsy i te nowe coinsy, czyli Blast Coinsy, też możemy na Burnt Coinsy przerobić. Burnt Coinsy są potrzebne do tego, żeby skraftować rzeczy z poprzednich sezonów, czyli z sezonu pierwszego i z sezonu drugiego. Dzięki temu właśnie tutaj nic nie tracimy i możemy sobie właśnie skraftować te zaległe rzeczy. Nowe coinsy nazywają się Blast Coinsy i jak widzicie, tutaj mamy wszystkie właśnie nowe rzeczy, które będą za te Blast Coinsy. Czyli mamy tutaj mounta, jakieś wingsy, jakieś alaje, tutaj skiny do bomb i tutaj jeszcze jakieś inne rzeczy. Mamy też nowego smoka, mamy fragmenty, musimy oczywiście tutaj mieć za 100 fragmentów.
Za 100 fragmentów kraftujemy 10, czyli za 100 końców kraftujemy 10 fragmentów. Ze 100 fragmentów kraftujemy jajko i z jajka kraftujemy smoka. Do smoka potrzebujemy 50 końców, 100 bomb, 50 spikesów i 25 lawy i właśnie jedno jajeczko. Mamy też tutaj oczywiście jakieś dekoracyjne rzeczy z poprzednich sezonów i tutaj nowe rzeczy, czyli tam tutaj są wygląd tych map nowych, jak one wyglądają. Takie właśnie też tutaj dekoracyjne. Tutaj te coinsy możemy przerabiać. Tutaj mamy też Private Boomer Royal Gateway, czyli możemy sobie otworzyć prywatny ten właśnie mecz, ten Boomer Royal, z którego niestety nie dostajemy ani właśnie tutaj coinsów, ani nic więcej, żadnych tam jakichś innych rewardsów, nagród, ani nic. Więc to jest po prostu dla nas i jeśli chcemy po prostu sobie przetestować, czy pograć ze znajomymi. Ale niestety z tego nie ma żadnej nagrody, więc raczej wątpię, że ktokolwiek będzie też to craftował. Na dole mamy też rzeczy, które są tutaj jakby consumables, czyli takie do zjedzenia. Mamy Ally Up, czyli zwiększa nam Alaya, powiększa nam na 5 minut. Mamy Experience Potion, czyli potkę na expa na godzinę, którą możemy kupić raz na tydzień. I mamy Band Brilliance, też raz na tydzień możemy sobie kupić 10 za 30 końców. Więc to takie ciekawe też rzeczy tutaj zostały dodane. Mamy też parę innych zmian, oprócz tego, że tutaj mamy właśnie ten Boomer Royal i ten Private Boomer. Mamy też zmiany jeszcze mamy nowe dungeony, nowe style, ale to tam mniejsza z tym. Mamy zmianę odnośnie knockbacku, czyli tego odrzucenia. Jak nas mobki biją, to czasami nas tak odrzuca, nie? Do tyłu, czy tam, no, tam gdzieś tam, zależy tam, jak nas uderzą. Ale po prostu nas tak odrzuca gdzieś trochę dalej, jak nas te mobki biją. Teraz ten knockback zostanie troszeczkę zmieniony i będzie po prostu lepiej działał. Te statystyki właśnie w tej stability, bo to się nazywa, to jest niby jakby knockback, ale to się tutaj nazywa stability. I gdzieś to tutaj, czy gdzieś to tutaj jest, tutaj chyba tego nie ma w tych statach, niestety, ale ta statystyka istnieje, po prostu nie jest tutaj pokazana. I dzięki tam odpowiedniej ilości to jest taka możliwość po prostu, że żaden mobek nas już nie odrzuci, nie? Więc te stability będzie po prostu miało większy wpływ na to odrzucenie, co jest całkiem spoko. Na razie oczywiście to jest na PTS-ie, więc to jest jakby testowane cały czas. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać już w finałowej wersji. No i mamy też parę takich mniejszych rzeczy. Jakieś takie malutkie update'iki. Czyli na przykład, że style od kostiumów, style czapek, tutaj tych właśnie czapeczków od kostiumów, zostały podzielone na kategorie odnośnie klas. Czyli na przykład, jeśli mamy tutaj Shadowhuntera, no to jak sobie tutaj klikniemy, to mamy wszystkie czapki kostiumowe właśnie tutaj do Shadowhuntera, właśnie w oddzielnej zakładce, co jest całkiem spoko, bo normalnie trzeba było tego szukać tutaj, nie? I w tym w, i trzeba było to szukać właśnie tutaj w store czy gdzieś tych stylów do właśnie tutaj trzeba było ich szukać, nie? Tych stylów do kostiumów lub ewentualnie gdzieś w jakiś event czy coś, a teraz zostało to właśnie podzielone na kategorie, jeśli chodzi o klasy, więc to jest całkiem spoko, bo po prostu możemy sobie od razu znaleźć jakby ten styl od kostiumu, nie?
co jest całkiem fajne. Mamy też nowe Total Mastery, nowe skrzydła za 850 Total Mastery. Niestety jeszcze ich, czyli nie, niestety nie wiem jak wyglądają, bo niestety nie mam 850 właśnie Mastery jeszcze, więc no nie zobaczę jak te skrzydełka tutaj wyglądają. No ale cóż, jest, są po prostu, są, nie? Jeden smok został też przeniesiony do Legendary, dzięki czemu możemy teraz użyć na nim Dragon Effigy. Jest to Kyrothan, The Warhead, czyli jest to chyba, o ile dobrze pamiętam, jeden ze smoków z właśnie Boomer Royala, który był wcześniej. Który był właśnie w poprzednim roku, czy tam gdzieś tam. A, no tak, tutaj mam po favorite zaznaczone. Tak, i to jest właśnie chyba właśnie smok z Boomer Royala, nie? Ten Kyrothan the Warhead. Także spoko. Kolejny smok, którego możemy po prostu sobie odblokować Dragon Effigy, jeśli mamy, nie? No i w sumie tam jeszcze zostały zmienione jakieś mastery na jakichś alajach, na właśnie na tych Flux Beastach i Tricera Flux, tych rzeczach. Tam został zmieniony właśnie mastery, więc będziemy tam chyba mieli 40 więcej mastery tutaj, tych punkcików, więc spoko. No i w sumie tyle, nie? W sumie niestety wszystko w tym patchu opiera się o Boomer Royala, więc wszystkie nowe rzeczy są właśnie w tym patchu, wszystkie nowe rzeczy są raczej związane z Boomer Royalem. Nic tutaj więcej nowego nie ma. Jest to po prostu nowy sezon w Boomer Royalu. Jest też zmieniony ten Boomer Royal tak, że teraz działa to jak Delfsy, więc będziemy mieli taki znaczek nad głową i po prostu jeśli będzie odpowiednia ilość osób, to po prostu nas teleportnie na ten Boomer Royal. Nie musimy już, teraz jak klikniemy, to nas teleportuje tam właśnie do tej szklanej klatki, a teraz po prostu czekamy, aż nas przeteleportuje tam, nie? Więc to też zostało tak zmienione. No i cóż, tak to teraz wygląda. Dużo nowych rzeczy do kraftowania za, no, niemałą ilość końców, bo jak widzicie tutaj na przykład skrzydła są aż za 200. Tutaj mount jest, znaczy alej za 150. Kolejny alej za 50. Kolejny alej za 50. Tutaj te skiny do bomb za 25. Ten skin do za 50. Tutaj też coś za 75, tu 75, tutaj 150, tutaj 150, tutaj 100, tutaj 200. Także jak widzicie, te ceny też nie są małe. Tutaj ten smok też chyba z 1000 końców będzie kosztował. Jeśli ktoś nie ma tych starych rzeczy, to też trochę końców tutaj będzie musiał wydać. Także no, bo jeśli ktoś z was właśnie jakby nie miał tych rzeczy skraftowanych, to jak będzie ten sezon trzeci, to chyba będzie najlepszy moment, żeby właśnie pofarmić sobie te coinsy, no bo wtedy dużo ludzi będzie właśnie robić to, będzie robić te Boomer Royalsy, żeby sobie wyfarmić to wszystko, więc warto teraz się zastanowić właśnie nad tym, żeby sobie pofarmić te wszystkie przedmioty, nie? Żeby się przygotować do tego, no bo na pewno dużo ludzi będzie wtedy, na pewno dużo ludzi będzie właśnie teraz, jak ten patch się pojawi na live, to na pewno dużo ludzi będzie farmić te coinsy, żeby sobie wszystkie te rzeczy odblokować, no bo one oczywiście nie będą tradowane. Także no, jeśli chcecie sobie, jeśli będziecie chcieli sobie właśnie zdobyć te wszystkie rzeczy, no to
jak ten patch już będzie, no to na pewno będzie dobry moment, żeby to wszystko sobie poodblokowywać, no bo będzie sporo ludzi to farmić. Jeśli nawet nie będzie dużo osób, to to na pewno będzie dużo właśnie takich kont jakby botów, nie? Że po prostu na jednym koncie sobie to wyfarmić, a na reszcie po prostu tam, no, żeby po prostu było z kim grać, nie? Ja chyba też tam będę ze znajomym też tak robił, że będziemy po prostu odpalać tam chyba 8 kont i wbijać po prostu na tego Boomer Royale, żeby szybko nas teleportowało, nie? I szybko tam właśnie zrobić, szybko właśnie zarobić sobie te coinsy, nie? I na pewno się skupimy chyba na smoku najpierw, bo jak widzicie też jest limit do 300 końców tylko, co jest, nie wiem czemu tak zrobili, no ale trudno, jest limit do 300 końców, więc trzeba będzie tutaj od razu wszystko craftować też, nie, na bieżąco. Także no, zobaczymy jak to będzie w praniu. Jeśli filmik właśnie z tego patcha wam się podobał, no to nie zapomnijcie komentować, subskrybować i tak dalej. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego patcha, to piszcie śmiało w komentarzach. Ja postaram się oczywiście odpowiedzieć, ewentualnie napisać, ewentualnie nagrać jakiś odcinek, jeszcze jeden taki jakby dopełniający, nie? No i cóż, to było na tyle. Na razie, trzymajcie się i do następnego odcinka.